Na ten dzień seniorzy czekali od wielu lat. W budynku świetlicy w Kotorzu Małym wyremontowano i wyposażono miejsce do spotkań. 7 lat na to czekałam. To jest taki zalążek dziennej świetlicy. Co prawda w naszej gminie mamy kilka świetlic po wioskach, ale to ma być taka baza. Postarałam się zdobyć środki na wyposażenie. Pisałam projekt z FIO, udało mi się, wygrałam, więc mamy sprzęt, trochę sponsorzy, no i mamy. I teraz będziemy działać. Pomieszczenie przeszło gruntowny remont. Odnowiono parkiet, pomalowano ściany, zakupiono szafy oraz sprzęt niezbędny do pracy i integracji. Od teraz seniorzy będą mogli spotykać się w godnych warunkach. Piękna salka, wyposażona, wymalowana, wycyklinowana, także z nowymi urządzeniami, które pani Maria Kula pozyskała z dofinansowania. Będzie to miejsce na pewno licznych spotkań. Oczywiście oby jak koronawirus jak najszybciej przeszedł, no bo wtedy te spotkania będą w jeszcze większym gronie, częstsze, ale będzie to miejsce na pewno, w którym wiele się będzie działo, w którym seniorzy z całej gminy będą korzystali. Projekt został sfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego. Wsparcia udzielili również sponsorzy. Ja muszę panu powiedzieć, że ja bardzo często mówię rzecz, która no... Może nie powinnam w ten sposób mówić, ale powtarzam to bardzo często, że jeżeli są tak niemądre osoby, które chcą dla nas coś zrobić i poświęcają to ten czas, my powinniśmy te osoby wspierać, bo to wsparcie jest naprawdę drobiazgiem z naszej strony, a nieprawdopodobną pomocą dla tych osób, które właśnie dla nas coś organizują i nam pomagają. Część kosztów remontu sali pokrył budżet sołecki. W budynku odbywają się liczne spotkania wiejskie i organizowane są wybory. Sala ma służyć wszystkim mieszkańcom, szczególnie seniorom, ale też myśleliśmy pod kątem spotkań mieszkańców, jakichkolwiek zebrań, spotkań z Radą Sołecką, które mamy też cyklicznie. Zawsze omawiamy swoją strategię, umawiamy się, co będziemy robić w następnych latach. Także sala ma służyć wszystkim. Seniorzy w gminie Turawa są wybitni. Aktywni. W każdym sołectwie znajdziemy lidera. Odpowiednie wspieranie pomysłów i działań może zrodzić nowe inicjatywy. Napisać projekt i wygrać to jeszcze nic. Zrealizować i rozliczyć, a później cieszyć się efektami, to faktycznie jest coś, co jest warte naśladowania. Myślę, że wiele środowisk senioralnych zaczyna też ze sobą współpracować, aby dzielić się dobrymi pomysłami. Ale widzę, że też część seniorów wchodzi w dobre relacje z młodymi i tworzy się taka naturalna więź międzypokoleniowa, bo każdy, zarówno młodzi, jak i seniorzy, może w tym dialogu wnieść bardzo dużo. Jedni historię i doświadczenie, a drudzy ten entuzjazm i energię młodości. Seniorom z gminy Turawa nie brakuje energii i chęci do działania. Sami piszą projekty i zdobywają niezbędne fundusze. Proszą o wsparcie sponsorów i lokalny samorząd. A to z pewnością nie ostatni ich projekt. Kolejne już wkrótce.